Witam, z tej strony Ceronix, przed nami odcinek z PUBG'a. Nie było jeszcze takiego na tym kanale, także zapraszam do oglądania. Rozpoczynam właśnie nową serię, będzie to gra PUBG, Player Unknown Battlegrounds. Bardzo spoko gra, jeśli ktoś grał kiedyś w H1Z1, lub takie, jakby to nazwać, taki można survival nawet, to jest naprawdę dobra gra, mogę polecić, z czystym sumieniem. No, i tu jest taka minutowa rozgrzewka jakby. Minutowa rozgrzewka i teraz właśnie gracze dołączają. Musi być około 100 graczy, nie zawsze jest 100 równo. Tam 96 właśnie, 95. Ale ogółem do 100 się czeka. I za 40 sekund się rozpocznie rozgrywka. No, tu możemy sobie wszystko posprawdzać. Mam nadzieję, że nie będzie za głośno. Ale tutaj lepiej mieć właśnie głośno grę, żeby wszystko słyszeć tam. Czy ktoś chodzi, czy ktoś nie chodzi. No to jeszcze można sobie auto włączyć, które na bliską odległość jest o dużo lepsze. Dobrze. I za 15 sekund się zacznie. Jeszcze można schować broń i się na piąchy tłuc. Dawaj tu. Podobno z wyskoku jest o dużo lepszy damage. Trzeba będzie to sprawdzić. W sumie parę razy już się udało tak z wyskoku kogoś trzasnąć. I naprawdę ten damage jakby większy wchodził. Dobra, zaczynamy. No i tu się leci samolotem, tu są wszyscy gracze. No i wybieramy sobie miejsce na mapce, gdzie chcemy zeskoczyć. Zaraz, lecimy stąd. Tak bardziej tędy polecimy gdzieś. Możemy iść na Pochinki, to jest duże miasto. Tylko, że tam pewnie będzie dużo ludzi. Więc ja bym zrobił taki myk. Jeśli przez nie przelecimy, to może wylądujmy sobie za tym miastem. O tutaj na przykład. Albo nawet tu będzie lepiej, bo zobaczcie. Bo samolot leci tędy, no to każdy, no tutaj. A to jest już dalej, tu trzeba będzie podlecieć. Więc lecimy tam. W tamtą mańkę. No i dobra, idzie, które to jest? W tą stronę. To jest chyba tutaj, nie? Dobra. To jest to przed nami. Tu się można rozejrzeć, czy ktoś leci za nami. Tak jakby czysto, ale to jeszcze nie można nic mówić teraz, bo... Może ktoś podlecieć zaraz. W ogóle. Teraz możemy go nie widzieć, a za chwilę ktoś będzie tu lądował. Tam mamy takie zburzone miasto jakby. Na prawo widać. Ale my lądujemy w tych domkach. Chciałbym zacząć od tego, co... O, już widać. Widzicie? Już ktoś tu chce lądować też. No i teraz zależy od tego, kto pierwszy broń znajdzie. Kto pierwszy broń znajdzie, ten wygrywa tak naprawdę, bo... Z pięściami ciężko iść na kogoś, kto ma broń. Dobra, bierzemy tamten domek. Dobra, wejście ma od lewej strony. Dawaj, Ceronix, biegnij. Pierunie jeden. Troszkę zbugowane jest to wejście do drzwi, zawsze tak trzeba czekać sekundę. Dobra, mamy broń, od razu przeładowywujemy. Dobra. Ktoś tu wszedł? Nie. Moglibyśmy teraz biec do nich, bo oni jeszcze może broni nie mają. Ale zagrajmy bardziej defensywnie. Aha, za mało miejsca, musimy plecak znaleźć. Plecaku. Miejmy nadzieję, że będzie jakiś plecak, bo... Na początku się przydaje plecak, bo zbieramy wszystko prawie co leży na ziemi. A jak się skończy miejsce, to dupa. Dobra, wychodzimy. Idziemy po plecak. Nie, czy jakoś nie jest z innej strony ten kamerka. O, z tej lepiej. Ktoś tu lądował. Ale to są drzwi otwarte. Leży! Mamy to. Jeden kill dla nas. Tylko nie cieszmy się za bardzo, bo tu jeszcze ktoś lądował. Jeszcze jedna osoba. Zaraz, czemu nie możemy otworzyć? Plecak, dobra. Trzeba mieć uszy szeroko otwarte. Nie wiem, czy ktoś tu nie biega, trzeba szybko zabrać. Broń bierzemy. Amunicję, no i starczy. Maczety jeszcze można wziąć. Kask mamy, celownik. Dobra. Przeładujmy broń, żeby była gotowa do strzału. Kamizelka. Dobra, wchodzimy tutaj do pokoiku.
Okej, mamy jeden kill. Udało nam się. Tu jeszcze jedna osoba była i teraz trzeba właśnie uważać. Zawsze właśnie jak się gdzieś wchodzi, to lepiej tak wychylić bokiem i zobaczyć, zajrzeć od razu, czy nikogo nie ma. Dobra, jest okej. Nie wiem, czy ktoś nie uciekł stąd. Poczekajmy sobie w roku. Luneta razy 8. I o tu dupce, najlepsza luneta. Patrzcie, jak to przybliża. Można wszystko zestrzelić z taki. Dobra, zobaczmy na strefę. Jesteśmy w strefie. Możemy iść. Gdzie chcemy iść? Tutaj miasto. Tutaj może pójdźmy. Nad wody. To w tamtą stronę. Tylko jeszcze tutaj chodźmy tak ostrożnie. W razie gdyby ktoś tu był. Dobra. Trzeba wszędzie zaglądać, bo często ludzie właśnie się chowają w jakichś małych pokojach za rogiem i czekają, aż ktoś wejdzie. No wydaje się, jakby było czysto. Dobra, lecimy. Samolot leci ze zrzutem. Kurde. Dobra, przeskoczyliśmy. Czasem te płotki są takie niby niskie, a nie da się przeskoczyć. To jest najciulowsze. Dobra. Oczy otwarte. Uszy słuchają i lecimy. Tam jest zrzut, więc tam może dużo osób teraz biec, żeby ten zrzut zebrać. My też polecimy, ale nie do zrzutu. W stronę zrzutu bardziej. Wiecie co? Bo tu jest chyba altem, jak się naciśnie. Tak, altem można się rozglądać. Przydatna rzecz. Fajnie w tej grze, że na przykład się nie kończy energią. Można biec i biec. W H1Z1 było coś takiego, że szybko się kończyło paliwo w samochodach. Trzeba było zmieniać albo z paliwem jeździć. A tutaj można jeździć tym samochodem naprawdę długo i się nie martwić tam, że zaraz nam się silnik wyłączy. Czy coś w tym stylu. Mam taką dobrą lunetę, że aż bym chciał gdzieś się pokampić. Tutaj można w sumie gdzieś się skitrać w tych skałach i wypatrywać ofiar. Tu będzie dobra miejscówka. Tylko żeby nam pleców nie zrobili, dobra. No naprawdę, luneta 8 to jest kurde moc. Idziemy tędy, nie samą górą, żebyśmy nie byli na widoku tak bardzo. Ale ktoś tam strzela się, nie wiem jeszcze gdzie dokładnie. Tak jakby czysto. Lecimy dalej. Trzeba się oglądać co jakiś czas, żeby nam właśnie ktoś pleców nie zrobił. Bo się człowiek skupi na przodzie, a tu kurde od tylca wjedzie. Dobra, czysto. Lecimy dalej. O, tam jest właśnie to miasto. Zburzone. Ruiny po mieście bardziej nawet. Dobra, trzeba zajrzeć tam. Zajrzyjmy w stronę tego miasta, czy tam nic nie ma. Mogliśmy biec do tego zrzutu, tylko że on daleko był dosyć. Tam jakiś kościółek chyba, albo zamek. Ogólnie mapa jest dosyć spora. Także jeśli ktoś sobie lubi pochodzić w grach, to ta gra jest normalnie stworzona do tego. Wiadomo, można zacząć grę i kampić w jednym miejscu, się nie ruszać w ogóle. No ale zawsze trzeba pozbierać itemków jakichś, a to ciężko tak w jednym miejscu wszystko znaleźć. Tam kaski, jakieś tam kuloodporne kamizelki, takie tam. Dobra, tu sobie włączmy serię na miasto.
To trzeba będzie z serii strzelać. Nie z pojedynczego strzału. Ale drzwi otwarte. Tak jakby ktoś tu wbiegł. Widać, że nie zbierał shotgunów, strzelb żadnych. Właśnie w takich miejscach trzeba uważać. Ja mam dobrze, mam taki monitor trochę inny, szerszy o dużo. Właśnie łatwiej jest zaglądać do takich pokoi. I tam patrzeć, co się ukrywa za rogiem. Dobra, czysto. Jeszcze tu pójdziemy zobaczyć. No, dawaj. Dobra, wydaje się, że jest czysto. Ale na pewno ktoś w tym miasteczku biega. Dobra, zejdźmy na dół. I lecimy z koksem. Dawaj, 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 sprint. I tu się wbijamy od razu. Teraz chwilę zostańmy, porozglądajmy się. Czy nikogo tu nie ma? Idziemy dalej. Na dachu ktoś może siedzieć. Na razie drzwi zamknięte. Uwaga! Wjazd na chatę. Drzwi zamykamy, żeby nie było widać, że ktoś jest na dachu. Samochód. Czy to woda? Taki odgłos głośny. Dobra, rozejrzyjmy się. Mamy dobry widok. Czysto. Już mało ludzi, albo wszyscy bezpiecznie grają. Jest gościu, kurde, kurde. Jest normalnie gościu tam. Cholerka, no. No pierdzielony daszek. Idziemy dalej. Raczej nie wie skąd strzelali do niego. Ale tamten się pewnie schował już. Teraz się rozejrzyjmy, bo żeśmy hałasu narobili. Czysto. Jest gościu. To cię Azeza mam, halo policja. Dobra, poczekamy na niego. To jakoś się mierzy, że jak jest dalej, to ten pocisk opada i nie wiadomo jak to celować. O, dobra. Trochę wyżej celujmy. Dostał. O kurde, my też dostaliśmy. Zaraz, zaraz, tam on strzela. Przeładujmy. To drzewo było chyba, nie? Będzie lipa, jak będę winę celował. Nie no, chyba to. Poczekajmy na niego. Zaraz, to tamto było drzewo. No to teraz mamy rozkminę, które to drzewo było. Dobra. Jest tam. Widzimy cię, ziomeczku. Cholerka, no. No, dawaj go. Jest, leży. Porobiliśmy. Ej, tu jeszcze ktoś strzela. Porobiliśmy to.
Zez był, ale się udało. Oraz skąd jeszcze ktoś strzelał? Schowajmy się trochę tutaj. Teraz zobaczmy, jak jest strefa. No, jesteśmy w dobrym miejscu. Tu trzeba będzie potem przebiec pewnie na drugą stronę. No to jeszcze zobaczymy, jak się będzie zmniejszała strefa. Dobra, jest ok. Mamy dwa kile. Mamy apteczkę jakąś. Bandaż mamy tylko. No, średnio. Przydałaby się apteczka. Ale bandaż też trochę HP da. Więc spoko. Dobra. Leczymy się do końca, ile się da. Bandaże leczą do 75%. Potem już nie można się leczyć. O. Jeśli tam HP jest powyżej 75%, to już nie można bandażem się leczyć. Dobra, ostatni bandaż poszedł. No i co, chyba schodzimy. Albo zmieniamy dach po prostu. Jeszcze chwilę się zastanówmy. Jesteśmy w tym zatopionym mieście. Ja bym tu poszedł, żeby mieć ulicę na widoku. Cholerka, strach trochę tam zeskoczyć. Pójdziemy domkami na szybkości. Uwaga, lecimy. Dobra, przeszliśmy. Trzeba włączyć serię. B się przełącza serię, jeśli ktoś tam nie wie. Nie wiedziałem na początku, że w ogóle można włączyć strzały z serii. Tylko pojedynczymi waliłem, a na bliskiej odległości jest seria dużo lepsza. Idziemy tam. W wodzie jest coś takiego, że jak jesteś zanurzony w wodzie, to tylko w głowę mogą cię trafić. Na przykład, nie wiem, tam w ręce, w tułów nie mogą, bo teraz to w ogóle by nie trafili. Bo przez wodę nie przechodzą kule. A trochę środkiem biegniemy, ale... Łombo, kombo. Płaszczyk sobie założymy. Ciach. Jest płaszczyk. Nie wiem, czy ktoś nad nami nie chodzi. Jest tu wejście na górę? Jest. Możliwe, że ktoś nad nami jest. Sprawdźmy to. Jakby to Adbuster powiedział. Mamy ten? Kamizelkę? Nie. A nie, mieliśmy, dobra. A też jedynkę, więc. Właśnie osoba wchodząca ma duży plus, bo oni nas nie widzą, a my widzimy wszystko, co jest na górze. Tu może być taka cisza, a ktoś się może czaić tak naprawdę za rogiem. Dobra, czysto. Jeszcze balkonik, ale na balkoniku nie ma nikogo raczej. Dobra, jest dobrze. 34 osoby tylko zostały, to nieźle. Dobra, na razie zostajemy tutaj, spoko domek. Spoko miejscówka w ogóle, bo na każdą stronę mamy wyjście. Nie, maczetę możemy wziąć, a mieliśmy maczetę. Bo podobno właśnie odbijają damage, takie itemki metalowe. Znaczy odbijają, jeśli ktoś trafi w ten item, w tą rzecz, to odbije się kula. Znaczy, na pewno tak działa z patelnią. Nie wiem, jak z maczetą, ale zakładam, że też. Nie wiem, czy tam nie pójść na tamten daszek. O kurde, ej, musimy stąd spierdzielać. Zobaczcie, równiutko się załapaliśmy. Ciężko będzie, wam powiem. Tutaj trzeba iść. Tylko nie wiem, którędy. Dobra, lecimy stąd. Mamy bandaż jakiś? Nie, nie mamy. Przydałby się bandaż, kurde. Albo apteczka. To by było beautiful.
Możliwe, że ominęliśmy jakąś. Dobra, lecimy. Na Szczecin. Boż, butelka mi w pokoju strzeliła. Bym zawału dostał. Dobra, lecimy. Samochód by się przydał jakiś. Tym chyba nie można wielkim jeździć. O kurde, strzelają, strzelają. Stamtąd gdzieś strzelali chyba. Ja pierdzielę, skąd? Ej, halo, tam samochodem jechali. Ale nie, nie możliwe, że z samochodu, bo to pojedynczy. No, pojedynczo się gra. Kurka wodna. No to porobini. Kurde. Dwa zabicia, 150 kasy. No jakoś to poszło. Dobra, na ten odcinek to tyle. Nagram może jeszcze jeden, więc wpadnie niedługo. Jeśli tam oglądacie, to jakoś za godzinkę, pewnie dwie. No i napiszcie w komentarzach, czy się podoba taka seria z tej gry. Jeśli tak, to super. No i się widzimy w następnym odcinku. Na razie, cho.